Podróż kolejami śląskimi z rowerem to żadna nowość, jednak rowerzyści uważajcie. Już niedługo trzeba będzie rezerwować miejsce dla jednośladu. Z jednej strony oznacza to gwarancję wolnego miejsca, ale z drugiej może też być uciążliwe dla osób chcących przewieźć rower spontanicznie lub na trasie często do tego wybieranej. Łukasz Kądziołka. W tym roku sezon rowerowy zaczął się szybciej niż zwykle. Im cieplej, tym rowerzystów jest więcej. Sporo osób podróżuje z kołem i zabiera do pociągu swoje jednoślady. Dla tych pasażerów szykują zmiany Koleje Śląskie. Lepiej, żeby ten pasażer, który chce podróżować z rowerem, przeżył ten zawód, że nie ma miejsca przed swoim komputerem, a nie o 7 rano na stacji. No, dlatego wprowadzona będzie rezerwacja miejsc. Dzięki niej pasażer ma mieć pewność, że z kołem do pociągu wsiądzie. Teraz bilet na przewóz roweru kosztuje 5 zł, a po zmianach za przewóz z rezerwacją trzeba będzie zapłacić 8 zł i 40 groszy. Możliwość dokonania rezerwacji będzie już 2 tygodnie przed podróżą. Możemy ten bilet kupić wcześniej w aplikacji online w kasach biletowych Kolei Śląskich i wtedy mamy gwarancję przejazdu pociągiem razem z rowerem. Dotychczas zdarzało się tak, że pasażerowie kupowali taki bilet, ale ze względu na napełnienie pojazdu nie byli do tego pojazdu wpuszczani. Jednak bardzo często dochodzi do sytuacji, że składy do Wisły są mocno przepełnione. Problemem jest bowiem mało miejsc przeznaczonych dla rowerów. W zależności od typu składu mieści się ich od 4 do 14. To niewiele, biorąc pod uwagę rosnącą popularność takiego sposobu podróżowania. Koleje Śląskie niebawem chcą uruchomić VeloCug, czyli pociąg ze strefą rowerową, w którym zmieści się 36 jednośladów. Ma on kursować na linii Katowice-Wisła-Głębce.